Renata i Tomasz poznali się na początku lat 90. Dość szybko przypadli sobie do gustu. Niedługo potem zostali parą. 30-letni wówczas mężczyzna był od niej 10 lat starszy. W kolejnych miesiącach ich związek rozkwitł jeszcze bardziej. Spędzali ze sobą sporo czasu i wspólnie zaczęli planować przyszłość. Niespełna 2 lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Renata podjęła się pracy jako pielęgniarka, zaś Tomasz prawdopodobnie pracował w branży elektrycznej. Po pewnym czasie na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Mniej więcej wtedy mężczyzna podjął decyzję, że otworzy działalność gospodarczą. Z kolei Renata miała zająć się malutkim synkiem oraz codziennymi domowymi obowiązkami. Wkrótce potem urodził im się drugi syn. Kobieta nie wróciła już do wcześniej wykonywanej pracy. Dzięki temu mogła w całości zająć się wychowywaniem dzieci. Tomasz prowadził firmę elektroinstalacyjną. Jego dobrze płatna praca była w stanie utrzymać całą rodzinę. Nie mogli narzekać na brak pieniędzy. Mężczyzna realizował ich różne potrzeby i całkiem dobrze zarządzał firmą. Lecz z biegiem lat relacja pomiędzy nimi zaczęła się komplikować. Mężczyzna coraz częściej przypuszczał, że małżonka może go zdradzać. Przez to wszczynał kłótnie i był przy tym nerwowy. W rezultacie zaczął zaglądać do kieliszka i to właśnie to było częstym ogniskiem ich kolejnych nieporozumień. Mężczyzna już w przeszłości nie miał ograniczeń w różnego rodzaju trunkach. Jednak w wyniku tej stale pogarszającej się pomiędzy nimi sytuacji zaczął znacznie częściej tego nadużywać. Wtedy też różnili się w wielu kwestiach. Nie mogli dojść do porozumienia. Burzliwe rozmowy i podejrzenia, wywołane najczęściej przez Tomka, nie wydawały się być bezzasadne. Wiadomo, że Renata od 2004 roku zaczęła spotykać się z pewnym mężczyzną, który nazywał się Artur. Był o rok od niej starszy. Z zawodu był technikiem ekonomistą. Mniej więcej w tym czasie Tomasz, jadąc samochodem pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek. Przez to trafił na kilka miesięcy do więzienia. Przebywając tam, zakolegował się z Mariuszem, który był o kilka lat od niego młodszy. Odsiadywał wyrok za handel niedozwolonymi używkami. Po pewnym okresie, gdy już wyszli na wolność, utrzymywali ze sobą kontakt. Wówczas i prawdopodobnie przez większość wspólnego życia, Renata i Tomasz mieszkali w Baranówce. Jest to niewielka miejscowość, licząca około 800 mieszkańców, położona jakieś 20 km na północny wschód od Krakowa. Pewnego razu Tomasz wpadł na pomysł, aby zaprosić do siebie Mariusza wraz z jego małżonką Magdaleną. Wkrótce doszło do spotkania. Mężczyźni jak zawsze rozmawiali na wiele tematów. Magda z Renatą również znalazły wspólny język, a nawet z czasem się polubiły. Z biegiem kolejnych miesięcy kobiety zaczęły rozmawiać ze sobą coraz więcej o różnych sprawach. Wszyscy co jakiś czas spotykali się w tym samym gronie. Renata zwierzała się Magdalenie ze swoich problemów. Powiedziała jej nawet, że ma romans z pewnym mężczyzną. Kobieta poznała go, przychodząc ze swoim synkiem na treningi piłkarzy juniorów. Od tamtego momentu jeszcze bardziej utwierdzała się w tym, że nie wiąże przyszłości ze swoim mężem. W 2005 roku Renata postanowiła wyprowadzić się wraz z dziećmi do swoich rodziców, przez co mogła częściej i swobodniej spotykać się z Arturem. Odtąd samotny Tomasz popadł w jeszcze większy problem alkoholowy. Został ponownie zatrzymany za jazdę pod wpływem. Wiadomo, że groziła mu za to kara więzienia. Wówczas małżeństwo między nimi istniało już tylko na papierze. Mężczyzna ciężko przeżył rozłąkę z dziećmi. Domagał się z nimi częstszych spotkań. Kobieta zazwyczaj nie realizowała jego próśb i często wykorzystywała ten aspekt. Dochodziło między nimi do nieporozumień, najczęściej na tle finansowym.
Kobieta podała go także do sądu alimenty. Przy tym próbowała nakłonić go do tego, aby przepisał na nią część domu, w którym mieszkał. W zamian mówiła, że przez to mógłby częściej widywać swoje dzieci. Lecz na taki układ się nie zgodził. Kobieta zaczęła coraz częściej narzekać. Mówiła, że Tomasz nie pomaga jej finansowo w wychowywaniu dzieci. Opowiadała to również Mariuszowi i Magdalenie. Pytała się również ich, czy znają kogoś, kto mógłby nastraszyć jej męża. Zaoferowała za to nawet kwotę 3000 zł. Po pewnym czasie Tomasz zalegał jej z alimentami. Kolejne miesiące, czyli przełom 2005 a 2006 rok, był dla niego trudny. Przez rozstanie, zdrady i kłótnie nie radził sobie z firmą. Zbyt często zaglądał do kieliszka. W rezultacie nieuregulowane i dość wysokie alimenty jeszcze bardziej go pogrążały. W pewnym momencie z owej przyczyny komornik sądowy postanowił przejąć jego firmowy pojazd. Renata mniej więcej w tym czasie dogadała się z dwoma mężczyznami, którzy za określoną kwotę mieli skrzywdzić i wymusić na jej mężu oddanie 30 000 zł. Miała być to zaległa suma, jaką łącznie nie zapłacił na dzieci. Pewnego dnia Tomasz, jadąc rowerem do sklepu, został napadnięty i pobity przez dwóch mężczyzn. Po części świadkiem tego zdarzenia była jego sąsiadka, 27-letnia wówczas Aneta. Według niej zaraz po zajściu miał podarte ubrania i był poobijany. Napastnicy dość szybko oddalili się z miejsca zdarzenia. Tomek już w przeszłości nieco zwierzał się owej sąsiadce ze swoich problemów. Między innymi mówił, że Renata zaczęła mu grozić, ponieważ nie był w stanie płacić alimentów na dzieci. Kobieta zdawała sobie sprawę, że jest on w ciężkiej i skomplikowanej sytuacji, a przy tym starał się zwalczyć nałóg alkoholowy, który bardzo dotknął go od momentu rozstania. Tymczasem Renata niezmiennie dążyła do tego, by w części przejąć majątek, który należał do jej męża. Wiedziała też, że jego matka ma spory dom z działką. Przy innych spotkaniach próbowała namówić męża, aby ten przepisał jej część majątku. Lecz wciąż nie godził się na jej propozycję. I dobrze wiedział, że jego matka również nie przyjęłaby takiego rozwiązania. Jednak w dość niedługim czasie matka Tomasza zmarła. Nie wiadomo, czy mężczyzna miał rodzeństwo, więc prawdopodobnie stał się całkowitym bądź częściowym spadkobiercą majątku. W Renacie wywołało to jeszcze większe negatywne emocje. Już wcześniej zebrała kilka dokumentów świadczących o tym, że mąż miał problemy alkoholowe oraz to, że nie wywiązywał się z dość wysokich alimentów. Na dodatek niebawem dowiedziała się, że Tomasz ma zamiar sprzedać swój dom. Pewnego dnia postanowiła spotkać się ze wcześniej wspomnianym Mariuszem, który odsiadywał wyrok z jej mężem. Mężczyzna w przeszłości nieraz złamał prawo i potrafił być nieobliczalnym, zwłaszcza gdy chodziło o pieniądze. Podczas rozmowy wyjaśniła mu swój bezwzględny plan. Miała zamiar zobaczyć się z mężem, ale w nieco większym gronie, w jego domu w Baranówce. Chciała, aby pojechał z nią Mariusz. To mogłoby uśpić jego czujność, ponieważ mężczyźni dobrze się znali. W dalszej rozmowie ustalili, że najlepszym rozwiązaniem byłoby dodać do alkoholu środki, które w dużej ilości mogłyby doprowadzić do zgonu jej męża. Kobieta w przeszłości była pielęgniarką i zdawała sobie sprawę, w jakich ilościach je podać, by wyglądało to jak zwykły wypadek, który powstał w wyniku nieodpowiedniego połączenia leków bądź środków z alkoholem. W zamian za pomoc oferowała Mariuszowi sporą ilość gotówki, którą uzyskałaby po sprzedanym domu. Mężczyzna zgodził się na taki układ. Wkrótce kobieta rozpoczęła realizację swojego planu. Zaproponowała małżonkowi spotkanie, w którym towarzyszyć miał Mariusz. Ten przystał na jej propozycję. 24 listopada 2006 roku we trójkę zobaczyli się w Baranówce. Na początku rozmawiali o sprzedaży domu,
Tomasz nawet kilka dni wcześniej spotkał się z potencjalnym nabywcą nieruchomości. Opowiedział im o tym. Rozmowa przebiegała całkiem pomyślnie i swobodnie. Każdy z nich spożywał alkohol. Gdy mężczyźni byli już nieco rozluźnieni, Renata, wykorzystując tę chwilę, postanowiła podać im drinki. Przy tym Tomasz miał tam dodane silnie oddziałujące leki. W niedługim czasie nic się nie zmieniło. Dalej rozmawiali, a kobieta nadal stopniowo dodawała mu środki. Lecz była zdziwiona, ponieważ nie oddziaływały na niego tak, jakby tego chciała. Dlatego też po kilku godzinach zdecydowali się przenieść w inne miejsce. Mężczyźni byli w dobrych humorach i nikt nie był przeciwny temu pomysłowi. Pojechali więc do Krakowa, na jedno z osiedli, w dzielnicy Nowa Huta. Tam właśnie mieszkał owy Mariusz, wraz z Magdaleną. Rozpoczęli ciąg dalszy, zakrapiane imprezy. Wtedy też Renata zadzwoniła do swojego kochanka Artura i poprosiła go, aby przywiózł dodatkowe opakowanie leków. Te, które dorzucała, powoli już się kończyły. Zanim przyjechał, stan Tomka zaczął znacznie się pogarszać. Prawdopodobnie środki, które przywiózł, nie zostały wykorzystane. Wtedy też nieprzytomnego już męża, kobieta wraz z Mariuszem ułożyli na podłodze na kołdrze i kocu. Przez pewien czas podawała mu jeszcze doustnie zmieszane z alkoholem leki. Używała do tego butelkę ze smoczkiem. Mężczyzna z minuty na minutę miał coraz słabiej wyczuwalny puls. Renata skrupulatnie monitorowała jego funkcje życiowe. Przy tym na rękach miała ubrane białe lateksowe rękawiczki. Wtedy Artur nalegał, aby lepiej wszystkiemu zaprzestać. Zauważył, że sytuacja robi się dość poważna. Próbował do nich jakoś przemówić, aby nie dopuścić do tragedii. Niestety, jego prośby nie zostały wysłuchane. W pewnym momencie zdenerwowany wyszedł na papierosa do innego pokoju. Wówczas w mieszkaniu pojawiła się Magda. Jakiś czas temu kobieta rozmawiała z mężem i po głosie wyczuła, że coś jest nie tak. Mariusz był rozdrażniony i podchmielony. Dlatego też zdecydowała się prędko przyjechać do swojego mieszkania. Tam od razu zauważyła leżącego, nieprzytomnego Tomka. Obok niego siedziała Renata. Na rękach miała gumowe rękawiczki. Mariusz obok nich stał zdziwiony i zmieszany. Nie za bardzo wiedział, jak ma się zachować. A w przedpokoju chodził rozzłoszczony Artur. Dość szybko w oczy rzuciła jej się szklana butelka z naciągniętym na gwint smoczkiem. W środku zauważyła jakiś płyn, który miał zielony kolor. Zirytowana zaczęła pytać, co takiego tu się dzieje. W obliczu tego zdarzenia natychmiast zareagowała Renata. Zaczęła uspokajać swoją znajomą. Między innymi przekonywała ją, że chce tylko pomóc mu w tym, co i tak czekałoby go w najbliższym czasie. Mówiła, że mężczyzna przesadnie nadużywał alkohol i przez to trwonił majątek. Stwierdziła też, że nie był on nawet człowiekiem. Magda po usłyszanych słowach była bardzo rozdarta i sfrustrowana. Postanowiła nie przyglądać się temu wszystkiemu i po chwili prędko zamknęła się w łazience. Wkrótce Tomek nie dawał już żadnych oznak życia. Było już dość późno. Renata razem z Mariuszem i Arturem ubrali go w kurtkę oraz buty i zdecydowali wynieść ciało do samochodu. Mężczyźni trzymali go tak, jakby wyglądał na pijanego. W ten sposób nie chcieli wzbudzić żadnych podejrzeń, zarówno na klatce, jak i pod blokiem. Zjeżdżając windą z 5. piętra, na nikogo wówczas nie natrafili. Natomiast przy wyjściu natknęli się na mężczyznę, który akurat wchodził do klatki. Zaproponował im nawet pomoc, lecz oni grzecznie tylko podziękowali. Po krótkiej chwili byli już obok auta. Na tylne siedzenie ułożyli Tomka, obok niego usiadł Mariusz. Mateusz siedział jako pasażer. Renata chciała kierować i praktycznie od razu pojechali jakieś 7 km dalej w okolicy cmentarza Batowickiego. Tam wyciągnęli go z pojazdu i położyli niedaleko ścieżki, która prowadziła w stronę pobliskiego fortu. Nie chcieli wzbudzać żadnych domysłów, dlatego wkrótce szybko stamtąd odjechali.
Wszyscy z powrotem udali się do mieszkania Mariusza. Tam posprzątali potencjalne ślady. Pozostałe tabletki, porelanium i klonazepanie wyrzucili. Zaś smoczek z butelki pocięli na drobne kawałki i spłukali w toalecie. Mieszkanie zostało dość dokładnie wyczyszczone. Kilka godzin później, a dokładniej wczesnym rankiem 25 listopada, idąca do pracy Irena natknęła się na ciało Tomasza. Kobieta dość dobrze znała tę trasę. Pracowała nieopodal na kolei. Przestraszona prędko postanowiła zawiadomić o tym służby. W okolicach batowickiego cmentarza dość szybko pojawiła się policja i pogotowie. Mężczyzna wyglądał tak, jakby po prostu pijany zasnął przy pobliskiej drodze. Lecz lekarze po krótkiej chwili stwierdzili zgon. Funkcjonariusze więc podjęli należne czynności. Sporządzono notatkę, zabezpieczono potencjalne ślady. Szukano również możliwych świadków. Tomek miał na sobie kurtkę, pod nią koszulę, do tego eleganckie spodnie, czyste skarpetki oraz buty. Jego twarz była zadbana i ogolona, włosy uczesane. Nic nie wskazywało, aby miał jakieś obrażenia. Choć jeden z funkcjonariuszy zanotował, i tutaj odczytam jego zapis. Na prawym nadgarstku występują zasiniaczenia. Lekarz na miejscu stwierdził, że prawdopodobną przyczyną zgonu było wychłodzenie. Z początku służby nie były w stanie ustalić jego personalia. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Po kilku dniach, gdy wykonano badania toksykologiczne, uzyskano wyniki, które wyraźnie wskazywały, że zmarły mężczyzna był pod znacznym wpływem alkoholu, a w jego krwi były 4 promile. W dość szybkim czasie śledczy doszli do wniosku, że mężczyzna po prostu za dużo wypił. Wracając ścieżką, upadł i zmarł w wyniku wychłodzenia. Medyk sądowy również zgodził się z tą wersją. Uznano, że był to nieszczęśliwy wypadek i nikt nie przyczynił się do tej tragedii. Ponadto funkcjonariusze zauważyli, że w tej okolicy, gdzie został znaleziony, często przebywało wiele osób, zwłaszcza w pobliżu fortu Batowice. Wielokrotnie urządzano tam libacje alkoholowe. Pozostał tylko jeden problem dotyczący ustalenia tożsamości. 4 grudnia 2006 roku w jednym z krakowskich komisariatów pojawiła się Renata. Zawiadomiła funkcjonariuszy, że już od ponad tygodnia nie widziała męża. Powiedziała też, że sąsiedzi, którzy mieszkają obok niego, poinformowali ją o tym, że od kilku dni w jego domu ciągle pali się światło i gra radio. Wyjaśniła również, że od 1,5 roku nie mieszkają już razem. Policjanci więc pojechali wraz z kobietą do Baranówki. Gdy weszli do domu, nikogo tam nie zastali. Rzeczywiście wszystko wyglądało tak, jakby Tomasz wyszedł gdzieś na chwilę i już nie wrócił. Jeszcze tego samego dnia policjanci wraz z Renatą pojechali do zakładu medycyny sądowej w Krakowie. Na miejscu pokazano kobiecie niezidentyfikowane ciało mężczyzny, który został odnaleziony ponad tydzień temu w pobliżu cmentarza batowickiego. Gdy ujrzała ciało, wpadła w rozpacz i po chwili potwierdziła, że jest to jej mąż Tomasz. Kiedy nieco ochłonęła i stamtąd wyszła, poprosiła funkcjonariuszy, aby nikt z rodziny go tam nie oglądał. Po krótkiej rozmowie policjanci poprosili ją, aby w najbliższych dniach pojawiła się na komisariacie w celu złożenia uzupełniających zeznań. Wiadomo, że kobieta tego nie zrobiła. Przybyła tam dopiero kilka tygodni później. Jednak wracając do dalszego śledztwa, 8 grudnia 2006 roku w tej sprawie została przesłuchana sąsiadka Tomka, wcześniej wspomniana 27-letnia Aneta. Kobieta powiedziała śledczym, że nie wierzy w tę wersję, którą przyjęli. Uważała, że ktoś dopuścił się przestępstwa. W dalszej części zeznań wyjaśniła, że 4 dni przed tym zdarzeniem rozmawiała z nim. Ten wówczas mówił, że ma sporo problemów. Między innymi zalegał z alimentami. Komornik odebrał mu auto, a na dodatek firma nie przynosiła zysków. Twierdził, że w części sam za to odpowiadał, ponieważ w ostatnich miesiącach zbyt często sięgał po alkohol. Mimo to wtedy był trzeźwy i mówił, że w ostatnim czasie nie pił.
Powiedział jej też, że Renata kierowała wobec niego groźby, ponieważ nie wywiązywał się z należnych płatności. Wspomniała również o nieprzyjemnym incydencie, gdy Tomek został napadnięty przez dwóch mężczyzn. Niestety, zeznania Anety nie zostały potraktowane zbyt poważnie, ponieważ śledczy bardziej trzymali się swojej wcześniej ustalonej wersji. Ponadto funkcjonariusze zauważyli, że jego kartoteka nie jest zbyt czysta. Jazda po pijanemu, spowodowana kolizja, to bardziej przekonywało ich do tego, że mężczyzna był uzależniony. Dodatkowo miał odbyć jeszcze jedną karę za jazdę pod wpływem. Renatę przesłuchano 7 lutego 2007 roku, czyli praktycznie 3 miesiące po feralnym zdarzeniu. Kobieta opowiadała, że ich związek nie był udany i od dłuższego czasu nie dogadywali się. Powodem wszystkiego było jego uzależnienie od leków i alkoholu. Przekonywała, że to wszystko, co robił, było nieodpowiedzialne. Nauki leki nie przynosiły dobrych rezultatów. Przez to wszczynał niepotrzebne kłótnie i potrafił być nerwowy. Mówiła, że z czasem popadł w obsesję, ponieważ zaczął ją bezpodstawnie podejrzewać o romans. Wówczas jeszcze bardziej jego zachowanie negatywnie wpływało na nią oraz dzieci. Kobieta nawet założyła mu sprawę, która trafiła do prokuratury. Twierdziła, że Tomek kierował w jej stronę groźby. Lecz po przesłuchaniu osób, głównie z kręgu ich rodzin, podjęto decyzję o umorzeniu postępowania. Uznano, że nie ma odpowiednich dowodów, które mogłyby potwierdzić jej wersję. Pod koniec rozmowy Renata przedstawiła jeszcze policjantom kilka dokumentów, świadczących o tym, że jej mąż od wielu lat zmagał się z nałogiem. Funkcjonariusze najwidoczniej w dużej mierze podzielali jej zdanie, ponieważ w marcu 2007 roku śledztwo zostało umorzone. Renata po kilku miesiącach przejęła majątek po mężu i mogła wieść dalsze spokojne życie z Arturem. Tymczasem w kolejnych miesiącach zaczęło dochodzić do sprzeczek pomiędzy Renatą a Mariuszem, tym, który pomógł jej w realizacji okrutnego planu. Mężczyzna domagał się wcześniej ustalonej części pieniędzy. Kobieta przekonywała, że doczeka się swojej doli, tylko musi znaleźć odpowiedniego kupca na nieruchomość. Prosiła o cierpliwość i uspokajała, mówiąc, że wiele osób chce kupić budynek, ale po o wiele niższej cenie. Mariusz nieustannie czekał, niestety, bez jakiegokolwiek odzewu. Po pewnym czasie bardzo się zdenerwował, gdy dowiedział się, że Renata znalazła chętnego na sprzedaż domu, nie informując go o tym. Wtedy już całkiem stracił do niej zaufanie, ale też miał nadzieję, że niedługo dostanie swoją część. Gdy wkrótce się spotkali, mężczyzna zaczął jej grozić i mówił, że chce być obecny przy podpisywaniu aktu notarialnego. Jednak Renata po krótkiej chwili zastanowienia zaproponowała mu inne rozwiązanie. Stwierdziła, że sprawę sprzedaży domu załatwi sama, ale w zamian na ten czas zostawi u niego swojego syna. Po transakcji miała przywieźć należne mu pieniądze, a on wówczas miał oddać jej dziecko. Mariusz zgodził się na taki układ. Renata w najbliższym czasie sprzedała nieruchomość, lecz nie miała zamiaru podzielić się z nim pieniędzmi. Co więcej, postanowiła zgłosić na komisariacie porwanie swojego dziecka. Funkcjonariuszom wyjaśniła, że Mariusz od pewnego czasu ich nachodził. W rezultacie zaczęła bać się o życie własne oraz synów. Służby w krótkim czasie pojawiły się w mieszkaniu Mariusza i Magdy. Mężczyzna został aresztowany i wkrótce usłyszał wyrok. Wciąż nikt nie miał odwagi, aby przyznać się, co tak naprawdę wydarzyło się późnym wieczorem, 24 listopada 2006 roku. Renata pomyślnie zrealizowała kolejny plan. Czuła się bezkarna i miała już praktycznie cały majątek. Mariusz po odbyciu 2,5 roku kary wyszedł na wolność. Wówczas jego psychika była w złym stanie. Prawdopodobnie zaczął mieć wyrzuty sumienia, które coraz bardziej zaczęły na niego oddziaływać. Czuł się również oszukany przez Renatę. Mężczyzna w pewnym momencie postanowił wyspowiadać się z wszystkiego w jednym z częstochowskich kościołów. W październiku 2009 roku targnął się na swoje życie. Tymczasem Renata żyła sobie spokojnie i normalnie.
Nic nie wskazywało na to, by cokolwiek miałoby się zmienić. Jednak po kilku latach krakowskie Archiwum X, analizując różne sprawy, m.in. te, które dotyczyły naturalnych przypadków zgonów, natknęli się na sprawę Tomasza. Niebawem nią się zainteresowali. Przeglądając akta, zauważyli pewne nieścisłości. Przede wszystkim ubiór mężczyzny był czysty i zadbany. Ważnym aspektem były też czyste buty oraz skarpetki. A mężczyzna przecież prawdopodobnie przemieszczał się pieszo, pewną odległość po piaszczystej i nieutwardzonej drodze. Ich uwagę zwrócił również źle zapięty guzik koszuli. Mężczyzna był zadbany i ładnie ubrany. Ponadto w kieszeni jego kurtki znaleziono opakowanie po lekach, które są silne w działaniu. Śledczy podjęli dalsze czynności. Powoli zaczęli docierać do bliskich i znajomych zmarłego. Wkrótce dowiedzieli się, że w tej rodzinie często dochodziło do konfliktów na tle majątkowym, a Tomasz zmarł zaraz po tym, gdy odziedziczył po matce majątek. W toku dalszych czynności śledczy chcieli dotrzeć do Mariusza, jednak dość szybko okazało się, że mężczyzna jakiś czas temu popełni samobójstwo. Policjantów interesował powód i wątek porwania syna Renaty, ponieważ w aktach sprawy dopatrzyli się pewnej ważnej kwestii. Renata podczas sprawy o porwanie syna zeznała, że Tomasz zalegał od jakiegoś czasu kwotę 100 tysięcy złotych Mariuszowi. Opowiedziała, że przez to nachodził ją i chciał, żeby to ona oddała ten dług, aż wreszcie doszło do porwania jej dziecka. W obliczu tej sytuacji postanowili przesłuchać żonę Mariusza, Magdalenę. Wiosną 2010 roku odbyło się przesłuchanie, podczas którego doszło do przełomu w sprawie. Kobieta przedstawiła im dokładnie, co robiła tego feralnego dnia. Opowiedziała o tym, że mąż zadzwonił do niej wieczorem podchmielony, a zarazem poddenerwowany. Wówczas przebywała u swojej koleżanki w innej części miasta. Zaniepokojona pożegnała się z nią i pojechała do swojego męża na osiedle stalowe, aby sprawdzić, co tam się dzieje. Potem zeznała śledczym cały przebieg tego zdarzenia. I tutaj przytoczę jej słowa. Tomasz N. nie umarł śmiercią naturalną, jak wszyscy uważają. On został podstępnie otruty alkoholem i środkami psychotropowymi przez mojego męża, Mariusza B. i Renatę N. Kobieta wyjaśniła im również, że w jej mieszkaniu Renata w porozumieniu z Mariuszem szukała osób, które mogłyby zastraszyć Tomasza. W zamian za przysługę oferowała 3000 zł. Potem Magdalena została poddana badaniu wariografem oraz wzięła udział w eksperymencie procesowym. Poddano ją także obserwacjom psychiatrycznym. Biegli uznali, że jest ona osobą wiarygodną. Niedługo potem policjanci uzyskali również informację, że w zakładzie medycyny sądowej zabezpieczone są bloczki parafinowe zmarłego, które w przyszłości nie zostały zbadane. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że mężczyzna wówczas miał podane 3 różnego rodzaju środki, które nie są łatwo dostępne. Policjanci mieli już zebrany spory materiał dowodowy, aby zatrzymać i przedstawić zarzuty zarówno Renacie, jak i Arturowi. Natomiast wiadomo, że krakowska prokuratura nie chciała wszcząć oficjalnego śledztwa. Jednak po pewnym czasie udało się wznowić sprawę. W marcu 2014 roku funkcjonariusze zatrzymali Renatę i Artura. Oboje usłyszeli zarzuty. Według rzecznika małopolskiej policji wysoce prawdopodobne jest, że motywem zabójstwa była chęć przejęcia majątku męża. Zarówno Renata i Artur przez te 8 lat żyli wspólnie i korzystali z uzyskanego spadku. Między innymi wyremontowali dom, kupili nowe samochody, a także jeździli na ekskluzywne wakacje. Oboje zostali zamknięci w tymczasowym areszcie. Na początkowym etapie śledztwa nikt z podejrzanych nie przyznawał się do winy. Choć w pewnym momencie przesłuchania Renata po części przyznała się, lecz potem próbowała wyjaśnić, że to nie ona odpowiadała za tę tragedię. O wszystko próbowała obwiniać nieżyjącego już Mariusza.
Z kolei Artur przyznał się do tego, że był obecny w mieszkaniu w Krakowie oraz że pomógł wywieźć ciało w okolice cmentarza Batowickiego. Ale przekonywał, że nie przywiózł żadnych leków. Wyjaśniał również, że pokrzywdzony już w mieszkaniu w wyniku spożytej substancji został pozbawiony życia. Zapewniał, że w pewnym momencie chciał udzielić mu pomocy. W marcu 2015 roku ruszył ich proces. Zebrany był spory materiał dowodowy. Oskarżeni i kilku świadków byli przebadani na wykrywaczu kłamstw. Przesłuchiwano ich również w obecności psychologa. W sprawie było wiele nieprawdziwych wątków i półprawd. Renata wciąż zrzucała cały ciężar odpowiedzialności na Mariusza. Opowiadała, że Tomasz był winny dużą sumę pieniędzy Mariuszowi. Sama tylko w mniejszej części przyznała się do winy i próbowała wyjść z tego wszystkiego obronną ręką. W maju 2016 roku w krakowskim sądzie okręgowym zapadł wyrok. Sąd uznał winną zabójstwa Renaty N. i wymierzył jej karę 12 lat pozbawienia wolności. Natomiast Artura B. uznano za winnego utrudniania postępowania karnego i zacierania śladów oraz nieudzielania pomocy pokrzywdzonemu. Usłyszał wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Sędzia w uzasadnieniu napisała, że Renata rzeczywiście została pokrzywdzona alkoholizmem męża i to zmieniło jej osobowość. Jest to tylko jedna okoliczność łagodząca. Kobieta w swoim działaniu była wyrafinowana i sprytna. Wyrok nie był prawomocny. Nastąpiła więc apelacja, podczas której ich obrońcy próbowali przekonać sąd, że głównym prekursorem tej tragedii był nieżyjący już Mariusz. Na koniec też wypowiedziała się również Renata N. Tutaj przytoczę jej słowa. Zostałam oskarżona o morderstwo, z którym nie miałam nic wspólnego. 18 maja 2017 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał wyrok 12 lat więzienia dla Renaty N. Z kolei wyrok 3 lat pozbawienia wolności wobec Artura B. został zmniejszony do 2 lat. Mężczyźnie zaliczono na poczet kary okres odbywania aresztu w trakcie trwającego procesu. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Pamiętajcie, aby w komentarzach wyrażać się w sposób kulturalny. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia wkrótce.